Po przerwie w podróżowaniu i miesiącu spędzonym na farmie rozpoczynamy kolejny etap podróży i tym razem zapraszamy Was do stanu Victoria. Tu odwiedzimy dwa fascynujące rejony. Pierwszy z krótką wizytą, czyli Grampiany, w których właśnie jesteśmy, a drugi to wspaniała droga oceaniczna, czyli Great Ocean Road. Będą przepiękne widoki w dzisiejszym odcinku, dlatego zaczynamy! Na ścieżce nietypowy znak. Zakaz układania wieżyczek z kamieni. A tuż obok wieżyczki z kamieni. Po krótkim spacerze z parkingu dotarliśmy do pierwszego miejsca widokowego niesamowitego, tak zwanych balkonów. Jak widzicie, formacje skalne wysuwają się dość sporo nad krawędź klifu. I jak widzicie, na samych końcach tam są takie lekko wytarte miejsca, na których jeszcze niedawno można było siadać i tam normalnie turyści robili sobie zdjęcia. Teraz to wszystko tu jest pozagradzane, tak żeby po prostu mysz się nie prześlizgnie. Także trzeba obchodzić dość daleko, żeby tam się dostać. Pogoda jest nieudana, jest ślisko, nie będziemy tego robić. Jak widzicie, widoki przepiękne, ale idzie deszcz i sikawica, więc jedziemy dalej na drugi punkt. Faktycznie pogoda dzisiaj nie za bardzo nam sprzyja, ale nie możemy pozwolić, żeby pogoda nam zepsuła dzień w tej wspaniałej okolicy. Dodatkowo dołączyła do nas moja siostra, która będzie z nami przez kilka tygodni, więc jest nam wesoło. W związku z tym jedziemy na kolejny punkt, bardzo znany punkt widokowy w okolicy. A żeby się tam dostać, będziemy musieli przejść Wielkim Kanionem, więc będzie na pewno ciekawie, więc jedziemy. Super. Po krótkiej wędrówce dotarliśmy na jeden z bardziej znanych punktów widokowych i znajdujemy się na 715 metrach. Niby nie wysoko, ale mimo wszystko widok przepiękny, nawet w takich warunkach pogodowych. Uciekamy dalej. Co robisz? Czemu się zbierasz? Bo jest trochę zmokłem na zewnątrz. Jak sobie to wykombinujesz? Żeby nie moczyć kurtki w środku. Faszionista. Ubiorę sucho. Prawdziwy faszionista górski. Teraz po prostu wygoda i przede BHP wszystkim. Przede wszystkim. Ozzy fashion.
Powinieneś jak te modelki teraz tu. Nie, bo głową zaryję. Aż taki wysoki nie jest. Mam swoją miejscówkę pod skałą i nie zapomnę się jej uczyć. Ta się chowa do kieszeni, nie? Tak. I taką poduszeczką jest. Tak. Schodzimy z punktu widokowego. Naprawdę bardzo fajny. Góry w koło piękne. A dziewczyny idą z tyłu i o czym gadają? Oczywiście, a gdzie kupiłaś tą kurteczkę? A ile to płaciłaś? A to taka była historia, że pojechałyśmy z koleżankami do takiego i takiego sklepu, a to... Baby się dobrały razem. Bo to nie jest taka kurtka, nie? Tak jak Mariusz ma tą, co mamy, nie? Ja też taką mam. To ona jest troszkę bardziej jednak przeciwdeszczowa. Ale to ma taki fajny polerek, więc ona jest jeszcze ciepła. A, no to przed jakimś wiatrem czy coś... To cię wszystko ochroni. Chciałam powiedzieć, że reklamuję swój szoftrzel. I prawie się zabiłam. Szoftrzel. Widzieliście? Można by było go łatwo odziedziczyć. Tak. Nie tak łatwo. Podjechaliśmy w kolejne miejsce. Ciągle pada, dlatego jeszcze siedzimy w samochodzie, ale jak widać już tam szykujemy się powoli do wyjścia. Będziemy schodzić w dolinę i pójdziemy do wodospadów i mamy nadzieję, że będzie jakieś troszkę dzikiego życia. Widzieliśmy już kangury po drodze, jakąś kolczatkę, więc pewnie coś się fajnego trafi. I tak udało się. Nad samą ścieżką dostrzegliśmy kakadu Gang Gang. Widzimy samca, czerwona głowa i szare ciało, bardzo ładnie kontrastują ze sobą. Naprawdę wspaniały osobnik, wielka radość. Fareren, fareren, niebieski fareren. O, za drzewem, z twojej perspektywy za drzewem. Mały? Tak. No to już widzieliśmy za tym. Nie, nie widzieliśmy go. Widzieliśmy go 1000 razy na zdjęciu, ale nigdy na żywo. Przepraszam. Tak. Rozpoczynamy kolejny dzień. Dziś przed nami wielka droga, czy wspaniała droga oceaniczna i rozpoczynamy ją od wizyty w małym rezerwacie przyrody, który znajduje się w wygasłym wulkanie. Jest to miejsce, w którym swobodnie chodzą emu, tak jak tu zresztą widać za mną. Jest ich tutaj kilkanaście i bardzo miejsce popularne jest wśród koali, które tutaj występują bardzo licznie. Aktualnie mają małe koale, także bardzo fajne miejsce, a dziewczyny poszły kupować pamiątki. Dotarliśmy na pierwszy przystanek Great Ocean Road. No i widoki już są piękne, a będzie jeszcze pięknie. Kolejnym naszym przystankiem na trasie jest tak zwana grota. Jak widzicie, jest to łuk skalny, który znajduje się jeszcze nad lądem, nie nad samym oceanem. Stąd tutaj schodzi się na dół i wiatr na górze bardzo szaleje, na dole jest troszkę spokojniej, ale z bliska możemy zobaczyć, jak bardzo wzburzony jest dziś ocean.
Następna lokalizacja to tak zwany Most Londyński. Nagrywamy jeszcze w aucie, żeby to powiedzieć, bo bardzo wieje i wiemy z doświadczenia, jaki będzie dźwięk później. Także tam już nie będziemy nic mówić. Trzecim punktem widokowym jest łuk. Tak właśnie się nazywa. Kolejne miejsce, kolejna zatoka i kolejne niesamowite widoki. Ta długa, cienka skała za mną popularnie nazwana jest żyletką. Kiedyś była dużo dłuższa, ale padająca woda i uderzające fale co 14 sekund spowodowały erozję i olbrzymie bloki skalne zwaliły się do wody. Najważniejszym punktem dzisiejszego programu zwiedzania jest klif zwany 12 apostołami. Jest bardzo popularny i przez to jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Ja mówiłam, że to jest najbardziej obstrykane miejsce chyba w Australii, może poza Uluru, ale chyba nie, chyba jest więcej ludzi na Uluru. Tych skał wcale nie jest 12. Ponieważ padły. Tak, nie, a właśnie nie, pierwotnie też ich nie było 12, bo mniej jedna co prawda się zawaliła faktycznie w 2005, jedna się zawaliła w 2009, okazało się, że z 2009 nie należała do tych 12 oryginalnych, poczytałem się, przygotowałem, a początkowo były nazwane świnką i prosiakami, ale to było za mało spektakularne, dlatego marketingowcy australijcy zmienili nazwę, no i widzicie, efekty są. Jeszcze chciałam powiedzieć, że marketingowcy dają radę, ponieważ po wpisaniu w Google 12 apostołów wychodzi najpierw to, a nie prawdziwi apostołowie. A dopiero później lekcja religii. A ja też coś poczytałam i powiem wam za chwilę ciekawostkę. Zjechaliśmy z głównej drogi po to, żeby zobaczyć jedne z licznych tutaj w okolicy wodospadów. Jak widzicie, wjechaliśmy w bardzo gęsty las. Znany jest z tego, że rosną tutaj gigantyczne paprocie, jak na przykład ta tutaj. Ma blisko 4-5 metrów na pewno. A po drodze przy okazji jeszcze widzimy pozostałości po drwalach. Podczas dzisiejszego zwiedzania. Piękny, bardzo klimatycznym otoczeniu i obstawiamy, że ma jakieś 20-30 metrów. Zeszło nam troszkę więcej na spacerach po lesie niż myśleliśmy i robi się już ciemno. Wróciliśmy na drogę wzdłuż oceanu. Droga najpierw wiła się przez las, teraz wije się wybrzeżem.
I na koniec obiecana ciekawostka. Ponieważ droga wije się wybrzeżem na bardzo wysokich klifach, podczas budowy tej drogi wielu robotników ginęło spadając z klifów. Ale wśród budowy tej drogi zdarzyła się również wesoła historia. Pewnego razu zatopił się parowiec zwany Kasynem i do brzegu, do tych klifów dopłynęło około 200 beczek piwa i 120 skrzynek z mocniejszymi trunkami i robotnicy mieli 2 tygodnie przerwy na picie. I właśnie z tą ciekawostką zakończę ten odcinek. Nam się podobało, jesteśmy bardzo zadowoleni. Lasy, widoki przepiękne. Dawajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało również. Zostawcie subskrypcję, ponieważ przed nami jeszcze wiele ciekawostek, a w najbliższych odcinkach Melbourne i Tasmania. Do zobaczenia! We'll be right back.